Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Księga Izajasza 61 od 1 do 2. Dziś wypełniło się to pismo. Takie słowa Pan Jezus powiedział. Dziś wypełniło się to pismo. Po przeczytaniu przez Pana Jezusa tego wersetu z proroka Izajasza rozpoczyna on swoje przemówienie. Dziś wypełniło się pismo w uszach waszych. Tak na marginesie miałem osobiste takie radosne doświadczenie z tym fragmentem, dlatego że ten fragment Izajasza jest napisany najwyższej jakości poezją poetyzowanym hebrajskim i gdy uczyliśmy się na podstawach tego języka, to nasz nauczyciel powiedział, że Pan Jezus musiał doskonale znać grecki, tak rozmawiał z Piłatem po grecku, doskonale znał hebrajski i ten fragment pokazuje, że tak nawet użył wykładowca, że czapki z głów. Dlaczego? Dlatego, że ten hebrajski, który jest używany w Izajasza, jest dopiero uczony na trzecim roku hebrajskiego, nie na pierwszym, nie na drugim, gdyż jest bardzo zaawansowany, a Pan Jezus po prostu wszedł do świątyni, wziął ten zwój i przeczytał. Dlatego wywołał też między innymi podziw, jakże on zna litery, skoro się nie uczył, skoro wziął nawet ten fragment, który tylko najlepsi z najlepszych czytelników, i to w Jerozolimie, umieli ledwo co czytać, a w mniejszych miejscowościach to dopiero ten fragment musiał wywołać podziw. Więc ten podziw miał podłoże również takie zwykłe ludzkie, że Pan Jezus jako człowiek, który nie uczył się w żadnych szkołach specjalistycznych dla skrybów, wziął ten tekst i po prostu przeczytał tak, jak należało przeczytać. Więc po przeczytaniu przez Pana Jezusa tego wersetu z proroka Izajasza rozpoczyna on swoje przemówienie słowami: dziś wypełniło się pismo, to pismo w uszach waszych. Łukasza 4 rozdział 21 werset. On znajduje się w synagodze w Nazarecie, czyli nawet nie w Jerozolimie. Ten podziw był przez to jeszcze głębszy. Wychował się w tym mieście. Wszyscy go tu znają. Czy posłuchają jego słów łaski, jak Łukasza 4 rozdział 22 werset to nazywa, co powiedział? Na pewno słyszeli, że on wszędzie chodzi po kraju, uzdrawiając chorych i wypędzając demony. Troszczy się o opuszczonych i biednych i pomaga tym, którzy upadli najniżej. Przede wszystkim jednak głosi ludowi, że przyszedł, aby uwolnić go od grzechów. Wszystko to zapowiedział 750 lat wcześniej prorok Izajasz. Dziś wypełnia się to pismo. Cóż za wydarzenie. To jest właśnie ten moment, na który wierzący Żydzi czekali z niecierpliwością od 750 lat. Czy mieszkańcy Nazaretu również będą się radować? Czy uwierzą w Niego? No niestety, oni są na Niego wściekli. Jezus jest przecież tylko prostym cieślą w ich oczach. On chciałby ich teraz uczyć. Przecież oni nie są aż tak źli, żeby potrzebowali miłosierdzia. Tak sobie o sobie myślą, a zdrowi nie potrzebują lekarza. Oburzeni podrywają się i próbują go zabić. Cóż za tragedia. Wzgardzili łaską, którą on chciał im przynieść dzisiaj. Tobie, który to słyszysz, Pan Jezus Chrystus również oferuje dzisiaj łaskę. Po raz kolejny swoją łaskę Pan Jezus ci oferuje. Czy to cię złości? Czy ty również znasz go już dość dobrze, tak jak mieszkańcy z Nazaretu? Czy również chcesz go odrzucić? Dlaczego nie przyjmiesz jego słów łaski i nie wyznasz mu swoich win? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa.
Tylko On może Cię uratować od należnej Tobie kary piekła wiecznego. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj serca swojego. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Więc podziw dla Pana Jezusa nie powinien mieć podłoża czysto ludzkiego, że był to wysoce nauczony człowiek mający najlepszej jakości wiedzę, mimo że to był cud, gdyż oczywiście on jako prosty człowiek z Nazaretu nie miał wsparcia instytucjonalnego, więc nauczył się tego sam. Sam był, można by powiedzieć, dzisiejszymi kryteriami homeschoolersem albo edukacji domowej. Tak się to nazywa, czy spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą w polskim prawie jest taka dziwna nazwa. Natomiast Pan Jezus przede wszystkim przyszedł zbawić ludzi od grzechów ich. Uwierz Pana Jezusa jako Zbawiciela, nie jako w człowieka, który był po prostu nadzwyczajnym człowiekiem. Był najpiękniejszy wśród ludzi i On jest najpiękniejszy wśród ludzi, ale to my swoimi grzechami Go zeszpeciliśmy i doprowadziliśmy na krzyż. Ja osobiście mam Jego krew na moich rękach. I każdy, kto choć raz zgrzeszył, ma Jego krew na swoich rękach. Więc możesz otrzymać od Pana Jezusa przebaczenie. Bóg już na Jezusa włożył wszystkie grzechy. Nie musisz za te grzechy cierpieć. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.